Naszym gościem jest dzisiaj pan marszałek województwa lubelskiego, pan Jarosław Stawiarski. Dzień dobry, witam pana. Witam panią, witam państwa. Panie marszałku, zbliża się pierwsza rocznica ataku Rosji na Ukrainę, tej pełnoskalowej wojny. Skutki tej wojny niemal natychmiast odczuli mieszkańcy województwa lubelskiego, kiedy na granicy pojawiła się fala uchodźców o niespotykanej dotąd skali. W Urzędzie Marszałkowskim powstał raport o pomocy udzielonej Ukrainie przez województwo. Jakie z niego płyną wnioski? Jak pana zdaniem zdaliśmy ten niespodziewany, trudny egzamin? Ten raport jest bardzo, bardzo obszerny. Liczy koło chyba 200 stron. Jest to raport, który został sporządzony na podstawie ankiet ze wszystkich gmin, ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Gmin mamy 213. Odpowiedziały na nasz apel, na naszą ankietę. Powiatów ziemskich mamy 20, no i jeszcze 4 powiaty grodzkie. I naprawdę z tych ankiet, które miały na celu pokazać, i w jaki sposób pomagaliśmy i jaka wartość tej pomocy była, czyli jaki był ekwiwalent, bo często nie można było tego przeliczyć, bo nie było rachunków, nie było przecież płacone poprzez oficjalne zamówienia, etc., etc. No i wydaje mi się, że z tego raportu wynika, że województwo lubelskie zdało ten egzamin bardzo dobrze. Bardzo dobrze zdało, bo cała wartość, oczywiście to nie jest cała wartość pomocy, bo to jest wartość tylko tą, którą uchwyciły samorządy, powtarzam jeszcze raz. Czyli gdzie samorządy miały wpływ na tę pomoc, którą dawały braciom z Ukrainy oraz spółki Skarbu Państwa, te największe, Azoty, Bogdanka, PG Dystrybucja i kilka innych mniejszych przedsiębiorstw. Daje nam to kwotę 571 milionów złotych, że tyle z serca samorządy, ludzie prywatni, ludzie, którzy gdzieś tam figurowali w rejestrach samorządu, no taka pomoc została przekazana. Nie obejmuje to na pewno wszystkich ludzi, którzy z daru serca zbierali indywidualnie, wozili pomoc na Ukrainę, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo piękny obraz spontanicznego pokazania serca. Serca ludziom, którzy zostali w sposób bezwzględny, brutalny zaatakowali. O świcie. Przypomnę, tak jak my w 1939 roku, 4:45 czy też Wieluń chyba o 4 rano został zaatakowany, tak samo wojska rosyjskie barbarzyńsko zaatakowały niewinnych ludzi na Ukrainie. I wydaje nam się, że ta pomoc, którą my przekazaliśmy, płynąca z głębi serca i z pewnego rodzaju poczucia obowiązku, bo pamiętajmy, że nikt nie wie, kto nie doświadczył takich rzeczy wcześniej. No my jako Polacy jesteśmy bardzo mocno doświadczeni. I na te 571 milionów złotych, które myśmy wyliczyli, mówię, to jest oczywiście zaniżone na pewno, zaniżone dane, szacunki. No to mamy na przykład ponad, ja się tu sposiłkuję, ponad 3000 ton różnego rodzaju artykułów. 251 sztuk różnego rodzaju produktów. Wartość tego to 176 milionów złotych. Tak my tutaj wyceniamy na podstawie, powtarzam, ankiet. Ale jest ważna także pomoc ta instytucjonalna, bo ja muszę się tu pochwalić, że my jako samorząd wydaliśmy, jako samorząd województwa, 31 milionów złotych. Skąd te pieniądze, panie marszałku? Jak bardzo ten wysiłek finansowy, jak duży był ten wysiłek? Czy trzeba było dokonać jakichś przesunięć, jakichś wyrzeczeń, żeby tę pomoc zrealizować? Tak, oczywiście, bo pamiętajmy, że każda gmina, tak jak i samorząd województwa, żeby pieniądze budżetowe przekazać i zapłacić za kogoś, za pobyt, no trzeba było te pieniądze wziąć z budżetu. No i tak jak pani powiedziała, to było z przesunięć budżetowych. Gdzieś tam w budżecie albo pieniądze nie zostały w pełni dane na konkretne zadania, albo wskutek oszczędności, bo mamy bardzo dobrych samorządowców, gdzie jakieś zawsze oszczędności w ciągu roku pojawiają się i te pieniądze zostały przekazywane, bo pamiętajmy, że
kiedy jest tragedia gdzieś tam po drugiej stronie u sąsiada, no wtedy biegniemy z pomocą. Nie liczą się tak zwane koszty i to wszystko, co jest z tym związane. To nie tylko pomoc materialna, w sensie pomoc w postaci żywności, odzieży czy pobytu, ale także w postaci hospitalizowanych osób w szpitalach, uczniów w placówkach oświatowych, noclegów. Większość tych uchodźców to są matki z dziećmi, które prawdopodobnie będą jeszcze wymagały pomocy. Jakie zadania przed nami? Dokładnie pani powiedziała, czyli to uczniowie, na przykład ponad 6 tysięcy uczniów w województwie lubelskim zapisało się z Ukrainy i chodzi do szkoły. 170 tysięcy osób z Ukrainy tutaj otrzymało część pobyt. Część zostało, 30 kilka tysięcy zostało, resztę wróciło na Ukrainę bądź pojechało w kraj. 300 tysięcy osób obsłużonych w punktach recepcyjnych. Wydaje się, że to niedużo na liczbę 3 800 000, jaką granicę polską na terenie województwa lubelskiego przekroczyło, ale pamiętajmy, że punkt recepcyjny zajmował się osobą od A do Z, tą zalęknioną osobą, bezbronną osobą, która jechała do obcego kraju i nie miała nikogo tutaj, bo pamiętajmy, że większość Ukraińców, którzy jechali, to mieli już kogoś tutaj. Oni jechali, traktowali Lublin jako przystanek i jechali do Wrocławia, do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa, a takich osób, których trzeba było się opiekować od A do Z, tak jak powiedziałem, to było ponad 170 tysięcy. Wyobraźmy sobie 170 tysięcy w ciągu roku. Urzędnicy, wolontariusze muszą im znaleźć wszystko od A do Z, od mieszkania po pracę, po to, co się nazywa zaopatrzeniem socjalnym i często szkołę dla dzieciaka. Także te rzeczy, które można wymienić tutaj, które były tak naprawdę niematerialne, bo setki, tysiące wolontariuszy, tak jak ja ciągle powtarzam, żaden samorząd, żadne państwo by sobie nie poradziło bez ludzi. Bez ludzi dobrej woli, których na Lubelszczyźnie jest więcej. Mimo, że niektórzy mówią o Lubelszczyźnie, że my mamy pewne jakieś animozje, szczególnie tereny te na wschodzie Lubelszczyzny wobec Ukraińców. Ale akurat tutaj nie miało to miejsca, bo pamiętajmy, w obliczu tragedii, w obliczu śmierci każdy zapomina o wszystkim i każdy robi to, żeby tej śmierci więcej nie było, tej tragedii więcej nie było. Dlatego wydaje nam się, że to ten raport pokazuje olbrzymie miłosierdzie, tak to mogę nazwać, olbrzymią chęć niesienia pomocy obcym, którzy na skutek tej tragedii stają się nam bliscy. Panie marszałku, końca wojny jak na razie nie widać, a nawet jeśli skończą się te działania wojenne, to większość tych uchodźców, którzy są u nas, choć deklarują, że chcą wrócić, to często nie będą mieli do czego wracać. Czy jesteśmy przygotowani na długofalową pomoc dla nich? Bo to będzie jeszcze potrwa. Sądzę, że tak, bo pamiętajmy, że wizyta nawet Joe Bidena pokazała, że kierunek, który wyznacza Ameryka i wolny świat, który tak mocno mówi, mniej robi, zacznie wreszcie robić dla Ukrainy. A jak zacznie wreszcie robić dla Ukrainy, to wreszcie zacznie robić tak dla Polski. Te pieniądze obiecane zarówno z Unii Europejskiej, jak i z wszystkich krajów, które mienią się krajami demokratycznymi, krajami wolności, no zacznie płynąć, bo pamiętajmy, że nasze zasoby, polskie zasoby kiedyś się wyczerpią, ale ja liczę na to, że będą one uzupełnione tą pomocą, która będzie płynęła z szeroko pojętego Zachodu i Stanów Zjednoczonych i my sobie poradzimy, bo pamiętajmy, logistycznie jużśmy sobie poradzili. Chyba, że będzie więcej uchodźców, no to będziemy mieli problem, bo każdy kraj miałby problem. Tylko ja ciągle powtarzam wszystkim niedowiarkom, że tak naprawdę my w Europie z uchodźcami najlepiej na świecieśmy sobie poradzili, bo nigdzie nie było żadnego obozu, nigdzie nie było
było żadnego blaszaka, żadnego domku z płyt gotowych, które w sposób często urągający warunkom mogliby być przetrzymywani. To były w najgorszym wypadku jakieś małe sale gimnastyczne, ale tylko jako tymczasowa. W tej chwili nie słyszałem, żeby któryś z emigrantów z Ukrainy mieszkał w jakichś podłych warunkach. Naprawdę stanęliśmy na wysokości zadania jako państwo, jako samorząd, jako ludzie i to jest coś pięknego. Każdy nam za to dziękuję. Biden, prezydent Stanów, dziękował narodowi polskiemu, bo tak naprawdę należą nam się słowa podzięki, bo pokazaliśmy światu, że przyjmować uchodźców jesteśmy w stanie, ale przyjmować uchodźców wojennych, uchodźców, którzy uciekają przed wojną, to jest moralny obowiązek każdego, ale na pewno nie uchodźców ekonomicznych, którzy chcą lepszego świata, chcą lepszego jutra dla swoich dzieci, bo po prostu często, gęsto Europa jest za mała, ale dla uchodźców wojennych, uchodźców prześladowanych Europa nigdy nie powinna być za mała, tak jak i Polska nigdy nie powinna być za mała. I oby nam tej energii, optymizmu wystarczyło na tyle, na ile potrzeba. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był pan Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Dziękuję. Do widzenia.